Dzień dobry, czy też dobry wieczór, jak to woli. Witam Sebuś w ostatnich dniach grudnia 2021. Dziś będzie o magicznym ogrodzie, ale nie w ogrodzie, bo w domu. Chociaż będzie o między innymi o roślince tej o. To jest Cyklamen persicum, która praktycznie zimą kwitnie wszędzie. Wszędzie mam na myśli prawie w każdym domu. Ja ją tutaj sobie wziąłem z tej okazji, żeby oberwać stare listki, o, które się gdzieś tam przywiędły, żeby oberwać i zrobić z nią porządek. A przy okazji chciałem o tej roślince opowiedzieć, ponieważ od dawien dawna jest to roślinka jadalna. Jadalna w tym sensie, że może od początku. Roślinka pochodzi z basena Morza Śródziemnego. Najczęściej występuje ona w Grecji, w Turcji, w rejonie wybrzeży, w tej części Turcji, która leży nad basenem Morza Śródziemnego. Może tak. To leży w Libanie, nawet występuje, gdzie zarówno w Grecji i w Libanie używa się konkretnie tych listków. Tam występuje kilka gatunków tego. Między innymi najczęściej spotykane w sprzedaży jako roślina ozdobna jest Cyklamen persicum, właśnie ten, ale występuje też Cyklamen graeum, którego jadalne są liście. O te o, ja sobie uszczyknąłem taki zdrowy, o. Z nich się robi głównie coś na wzór, po prostu je się te listki najczęściej gotuje, napełnia się farszem z ryżem, z pomidorami, z cebulą, chickpeas to jest chyba, po polsku będzie ciecierzyca, zawija się i się gotuje. W Libanie z kolei robi się taką potrawę mehmesh. To tak samo się zawija w te listki, ale dodatkowo przekłada się warstwami ziemniaków i marchewki, to się zapieka. Jest bardzo, bardzo, bardzo pyszne to danie. A jak smakuje? Ja już zasłowo. Smakuje. Dobrze, chociaż listki lekko skórzaste to ma. Takie dodatkowe. To, że roślina jest od dawien dawna jadalna, jest zapisane nawet na stronie operatora sprzedawcy firmy Thomson & Morgan, która funkcjonuje od kilkuset lat tu w UK. I tam jest wyraźnie zaznaczone, że jadalne są tylko i wyłącznie liście. Nie jadać tych bulk, które są w środku, ponieważ one mogą zawierać bardzo dużo alkaloidów i mogą być trujące, ale liście są jak najbardziej w porządku jadalne. W internecie można znaleźć wiele przepisów. Najczęściej przepisy związane z grecką wyspą Syma, która należy do departamentu Korfu, ponieważ legenda mówi, że na tej wyspie Syma urodziły się greckie nimfy. Wszystkie praktycznie greckie nimfy, między innymi nimfa Syma, ponieważ jako ze względu, że te cyklameny, one kwitną zimą praktycznie przez cały rok, nie tylko zimą, ale głównie zimą, to ta wyspa zdaje się być wiosenna cały czas, tam jest cały czas wiosna, nic innego nie kwitnie tam, tylko właśnie to, stąd nazwa. I tam jest bardzo popularne zawijane te pierożki. Tam, jak w większości części Grecji, nadziewa się liście winogron, czasem kapusty. Tak właśnie na wyspie Syma głównie się nadziewa liście cyklamenów. O tych o właśnie. Są bardzo piękne. Ja tutaj sobie ugotowałem kilka takich tego i to wygląda, jak się listka rozłoży, obgotuje i napełni się farszem z ryżu, to wygląda tak mniej więcej. Znaczy mniej więcej, dokładnie tak wygląda.
sam listek gotowany. Miód malina ma troszeczkę inny smak, ale jest pyszny. Z tym nadzieniem miód malina. Można to serwować w postaci chociażby na Sylwestra, wziąć sobie obrzędzie w domu Cyklamena i na Sylwestra podawać w takiej postaci magicznej jak ja. O, grecka nimfa. A wygląda to tak. Piękna, wspaniała grecka nimfa. Czyli te słynne greckie dolmakia, ale rodem Syme, z wyspy Syme, czyli zrobione z liści cyklamenów, nadzienia z ryżu, pomidoru, cebuli i ciecierzycy. Podane z kilkoma płatami kolorowych marchewek, żółtej, białej, pomarańczowej i listkiem na przykład świeżego oregano. No, to by była naprawdę, naprawdę fantastyczna bajka, jeżeli coś ja bym zobaczył na stole sylwestrowej zabawy. O, także taka to jest opowieść o tym kwiecie. Niektóre odmiany z tych kwiatów wytrzymują niskie temperatury, dlatego mogą stać zarówno w domu, jak i na zewnątrz, również w Polsce czy w Wielkiej Brytanii. No i to wszystko. Miłego dnia, do siego roku i pa pa. Sebuś.